Witam Państwa, dzień dobry. Włączę też swoją prezentację. No niestety znowu się nie włączam. No cóż zrobić? Dać chyba. Okej. Proszę Państwa, dzisiaj temat polegający na temat na temat chorób neurodegeneracyjnych, czyli chorób, które toczą się w centralnym układzie nerwowym. To jest taka grupa chorób, która się najczęściej kojarzy z chorobą Parkinsona, z twardnieniem rozsianym. Kojarzy się ona z chorobą Alzheimera. Przyczyny nie są do końca znane. Na pewno są predyspozycje wrodzone i pewne czynniki, które wyzwalają. I to o tych czynnikach, które wyzwalają te choroby i które mają wpływ na to, czy choroby się rozwiną, czy nie rozwiną, będę dzisiaj Państwu chciał powiedzieć. Będę chciał Państwa jakby zabezpieczyć może tą wiedzą przed rozwojem tych chorób. Proszę Państwa, one najczęściej mają zaburzenia poznawcze, czyli mamy takie objawy otępienne, jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, bo w parkinsonizmie tego nie ma. Więc warto może tutaj przytoczyć Państwu to, co tutaj w tym schemacie jest napisane, bo starzenie organizmu, starzenie mózgu na przykład, to się odbywa jakby no naturalnie u każdego z nas. I te pogorszenie pamięci związane jest z wiekiem ma swoje cechy, ale ma też, są też cechy, które są typowe dla choroby Alzheimera. I tutaj mniej więcej jest to podzielone, tylko pamiętajcie, że nigdy nie ma idealnych podziałów w przypadku chorób. My mamy jedynie pewne domniemania niektórych sytuacji. Nie mamy takich czystych podziałów. Więc na przykład ktoś, kto ma chorobę Alzheimera, może mieć też cechy pogorszenia pamięci związanego z wiekiem. Co cechuje chorobę Alzheimera? To, że pamięć jest w całości zaburzona. Pacjent nie pamięta całości wydarzeń. To, że nie potrafi sobie przypomnieć, że nie może korzystać z zapisków, że ma niezdolność wykonywania poleceń, że jest niesamodzielny, nie dba o siebie. Osoby, u których pamięć się pogarsza w mechanizmie innym, potrafią te kwestie jeszcze kontrolować. Także to taki podział trochę gruby, trochę schematyczny, ale no warto o tym pamiętać, bo gdy Państwo zobaczycie u swoich bliskich cechy, to warto się udać do lekarza, gdyż jak już zawsze Państwu powtarzam w swoich moich prezentacji, no lekarz jest tą osobą, lekarz ten na miejscu będący u Państwa, nie ja jako lekarz będący po drugiej stronie ekranu przed kamerą, ja nie jestem konsultantem, ja pokazuję Państwu tutaj to, co może być, to daj informacje, ale pamiętajcie, gdy jest problem, szukajcie pomocy u lekarzy, waszych, na miejscu. Choroby neurodegeneracyjne są spowodowane różnymi czynnikami. Jest dość duży konsensus wśród badaczy, którzy mówią, że patologia wolnorodnikowa jest tutaj istotną. Uważa się, że stres oksydacyjny, czyli wolne rodniki będące w naszym organizmie, mogą uszkadzać zarówno tkankę mózgową, jak i tkankę glejową, jak i też powodować miażdżycę. To wszystko powoduje, że narasta w przypadku stresu oksydacyjnego otępienie, narastają choroby neurodegeneracyjne. Jakie jest rozwiązanie? No, rozwiązaniem są antiutleniacze, czyli tak zwane antyoksydanty. Są to takie substancje, które się wytwarzają, które wytwarzane są przez rośliny najczęściej i możemy je spożywać w normalnej diecie, używając tych roślin, szczególnie w naszym klimacie owoców jagodowych, a w szczególności aroni i czarnej jagody, czyli borówki czarnej. One mają najlepiej udokumentowane działanie antyoksydacyjne, ale także z innych takich tradycji żywieniowych. Pamiętajcie, że cynamon jest bardzo silnym antyoksydantem, imbir jest silnym antyoksydantem, kurkuma, więc wszędzie w świecie możemy spotkać i w każdych tradycji żywieniowej możemy spotkać takie produkty i należy z nich korzystać, należy się nimi wspomagać w profilaktyce chorób.
Tu przykład takiego badania w modelu zwierzęcym, gdzie pokazane, że po prostu ekstrakt czarnych jagód powodował korzystne działanie na funkcję mózgu u zwierząt laboratoryjnych. Tu też taka drugie badanie pokazujące, że dieta bogata w antyoksydanty, właśnie ta pasza przede wszystkim z antocyjanami z czarnych jagód powoduje poprawę pamięci przestrzennej, neurogenezę, czyli tworzenie się neuronów, większą plastyczność hipokampa. Hipokamp to takie miejsce w naszym mózgu, którym jest związane najbardziej z pamięcią. Więc mamy tutaj dowody na to, model zwierzęcy. Ale także mamy tutaj taki przykład badania na ludziach, gdzie podawano jedno z badań, tych badań jest więcej dotyczących borówki czarnej, gdzie podawano ludziom po 60 roku życia suplementację 12-tygodniową właśnie tych antocyjanów z czarnej borówki i uzyskano znaczną poprawę pamięci, ukrwienia mózgu, zdolności operacyjnej. Mam też takie, jest to tutaj też takie badanie, które Państwu przytaczę, nie może nie tutaj w tej mojej prezentacji z braku czasu, ale jest znam takie badanie, gdzie okazało się, że osoby, które właśnie w tej grupie 75+, spożywały czarną borówkę, lepiej rozwiązywały krzyżówki, lepiej słyszały. Badanie było ukierunkowane na widzenie, bo czarna borówka kojarzy nam z poprawą widzenia, ale okazuje się, że jednak nie tylko, że również kwestia innych czynności mózgu, czyli czarna borówka nie działa tylko na oko, ale działa też na analizatora tych bodźców, tych sygnałów, jakim jest mózg, więc wspomaga działanie zarówno kory potylicznej, która odpowiedzialna za widzenie, ale także kory ciemieniowej, która odpowiada za i skroniowej, która odpowiada za słyszenie i inne czynności. Więc zachęcam Państwa do spożywania owoców i warzyw w kolorze fioletowym, czerwonym, niebieskim. One mają bardzo dużo antyoksydantów i będą wpływać. Ale oczywiście możemy się też posiłkować substancjami witaminowymi, na przykład antyoksydanty to witamina C, witamina E. Możemy z nich korzystać, czy w formie naturalnej, czy też w formie kapsułkowanej. My używamy w Centrum Zdrowia Ojca Grzegorza takiego preparatu, gdzie jest właśnie witamina C pod postacią asparginianu sodu, czyli taka bezpieczna dla żołądka i gdzie dodajemy do niej jeszcze ekstrakty z róży, aceroli i hibiskusa. To łączy się jakby tak, oddaje jakby pełni naturalny profil witaminy C. Proszę Państwa, tutaj przykład takich dwóch receptur, o których jeszcze tutaj, takich typowych antyoksydacyjnych, ja się będę do nich jeszcze odwoływał. I to są też takie receptury, które działają bardzo dobrze u osób, czy w wieku starczym, czy u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. Ta po prawej stronie ekranu, na czele tarczyca bajkalska, taka substancja o działaniu odmładzającym, która stymuluje tworzenie się telomerów w chromosomach, dlatego że działa na telomerazę. No, wyjątkowo rewelacyjna substancja. Ja tę recepturę, którą to powiem, preparat o tej recepturze stosuję od chyba 6 lat i naprawdę no, znakomicie się po tym czuję i jest to w moim codziennym asortymencie preparatów, które spożywam. Nie za dużo tego spożywam. Leków żadnych nie używam. Syntetycznych jedynie naturalne. Więc tarczyca bajkalska, kora cynamonowca, owoc żurawiny, zielona herbata, aronia, imbir, borówka czarna, winogrona, czyli ten właśnie resweratrol, o tym już będę zaraz mówił jeszcze. To są wszystko substancje o działaniu antyoksydacyjnym. Z kolei tu po stronie lewej mamy taki produkt nakierowaną na funkcję centralnego układu nerwowego. Na czele jest tutaj zielona herbata, a przede wszystkim EGCG, bo to jest tam najważniejszy czynnik terapeutyczny, jeżeli chodzi i profilaktyczny, jeżeli chodzi o mózg, a nie tylko. Tarczyca bajkalska, cynamon, żurawina,
Kurkuma to jest też znakomity środek. Będziemy o tym jeszcze mówić, jeszcze o tej recepturze. Ja będę o tych surowcach jeszcze Państwu wspominał. Aronia, borówka, imbir, winogrona, czarny pieprz, żeby się lepiej wchłaniało. Tak więc to są takie bardzo korzystne dla zdrowia, stosując się działania antyoksydacyjnym, ale także stymulującym pracę mózgu. Bardzo bezpieczne i w pełni naturalne. Te receptury my zwykle stosujemy u nas. O tym resweratorze już Państwu mówiłem, czyli ekstrakt ze skórek ciemnych winogron. No, mamy tutaj, to jest substancja niezwykle dobrze przebadana, dlatego że występuje w czerwonym winie. A czerwone wino jest bardzo wdzięcznym tematem badań. Szczególnie kardiolodzy sobie tą substancję ulubili. Znaczy mówię o resweratrolu, ale też pewnie w czerwonym winie. Proszę Państwa, chroni przed toksycznym wpływem beta-amyloidu. Beta-amyloid to substancja, która odkłada się w centralnym układzie nerwowym i powoduje chorobę Alzheimera jako jedna z czynników. Tak samo wpływa dobrze na chorobach neurodegeneracyjnych, tak jak Parkinsona. Chroni tkankę mózgową przed uszkodzeniem reperfuzyjnym, czyli taką sytuacją, kiedy na przykład ktoś dostanie udaru, ten udar jakby cofa się, ta bloszka mędrzycowa się znowu opada i krew się pojawia znowu w tym obszarze niedokrwionym, no i wtedy dochodzi do silnych uszkodzeń. Właśnie resweratrol ma korzystne działanie. Pamiętajcie Państwo, ja zawsze rekomenduję swoim pacjentom stosowanie albo lampki czerwonego wina, albo resweratorów w kroplach podawanego podjęzykowo. Są też wina bez alkoholu w tej chwili dostępne, także bezalkoholowe wina, no czerwone. Jeżeli ktoś, one mają prawie ten sam smak, no może nie ten sam, ale prawie ten sam smak, a nie mają alkoholu. Wiem, że część Państwa, że alkohol jest kontrowersyjny, zatem nie zalechęcam. Natomiast można to w postaci kropli podjęzykowych stosować, można w postaci wina bezalkoholowego. No, więc także resweratrol jak najbardziej i to właśnie w takich ilościach, jak jest w winie, nie w takich ilościach, które się czasami rekomenduje pod postacią kapsułek, gdzie się stosuje tam, nie wiem, 250 mg resweratrolu, to są w ogóle jakieś mega dawki nienaturalne i w sumie nie wiadomo, jak one działają na nasz organizm. Są bardzo kontrowersyjne. Ja stosuję tak, jak natura każe, jak badania pokazują, a badania pokazują, że dawki takie w czerwonym winie są najbardziej skuteczne. Proszę Państwa, następna kwestia, miłożąb japoński. Ja już mówiłem o nim wielokrotnie. To jest król układu naczyniowego. Substancja o bardzo dobrym działaniu, wspomagającym kwestie pamięci, kwestie ukrwienia mózgu. Taką jest jedną z najważniejszych spraw, które tutaj chciałem przy miłożębie powiedzieć, to jest to, że powoduje on wzrost tolerancji na niedotlenienie mózgu, czyli mózg źle ukrwiony, źle dotleniony pracuje, jak był dotleniony dobrze. Mam taki przykład. Ostatnio mój kolega musiał mieć wszczepione z powodu tętniaka aorty, musiał mieć wszczepione takie protezy naczyniowe do tętnic i spowodowało to złe ukrwienie rdzenia kręgowego. I człowiek ten po prostu miał problemy z chodzeniem. Też to lekarz z wykształcenia. Ten problem miał, mógł tylko dobrze chodzić, jakby ciśnienie 170-180. Wtedy mógł dobrze chodzić, bo miał niższe ciśnienie tętnicze, to po prostu przestawał chodzić, dlatego że ukrwienie rdzenia kręgowego, które z kolei unerwia nogi, było osłabione. I wyobraźcie sobie Państwo, że stosowanie miłożębu japońskiego przez okres 3 miesięcy spowodowało taką sytuację, że on w tej chwili już przy ciśnieniu 140, 150, a nawet 130 chodzi w sposób normalny. Czyli tkanka, która była źle ukrwiona i dalej pewnie jest źle ukrwiona, mimo tego w obecności miłożęba japońskiego działa prawidłowo. To jest taki widowy przykład. Naprawdę miał wszystkie możliwe sposoby leczenia, żeby mu się poprawiło. Nie udawało się. Miłożąb sprawę załatwił. No też dodawałem mu jeszcze ten produkt tutaj, który wyżej podaje, czyli resweratrol, więc te dwie rzeczy otrzymał. Więc to naprawdę w przypadku zaburzeń ukrwienia jest to bardzo korzystny produkt. Tak samo w tych szumach usznych, piskach. Czasami osoby, zwłaszcza po chorobach właśnie neurodegeneracyjnych, w trakcie ich przebiegu, po udarach mózgu, w zaburzeniach ukrwienia ucha wewnętrznego mają piski, szumy uszne. Naprawdę miłożąb jest rewelacyjny. Tylko pamiętajcie Państwo, miłożąb stosuje się dłuższy czas. To musi być co najmniej 2
a lepiej 3 miesiące. Po 3 miesiącach musi być jakiś efekt. Czasami to nie jest, że szum znika od razu, całkowicie, ale pacjent czuje, słyszy, że jest przerwa, na przykład godzinna czy dwugodzinna, że są dni bez szumu. To tak powoli, powoli idzie do przodu. Dajcie czas na działanie temu preparatowi. To nie jest lek, który działa szybko, ale naprawdę jest wspaniały. Poza tym w kontekście choroby autoimmunologicznej, cały czas mi się mylą, to choroby autoimmunologiczne i choroby neurodegeneracyjne, nie wiem dlaczego, może dlatego, że stwardnienie rozsiane, czyli SM jest, ma podłoże autoimmunologiczne, dlatego też może mi się to pomyliło. Niemniej jednak pamiętajcie też Państwo, miłożąb japoński chroni osłonki mielinowe. Uszkodzenie tych osłonek jest przyczyną stwardnienia rozsianego. Neutralizuje fragmenty beta-amyloidu. To wszystko jest dowiedzione. Ja tu chciałem Państwu też pamiętać, to jest schemat, który ja korzystam z niego. On jest zaczerpnięty z książki, którą na końcu będę Państwu prezentował, czyli profilaktyki zdrowotnej i fitoterapii, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Waber. I ta książka jest dostępna w internecie, można ją kupić sobie, nie jest droga, a naprawdę taka forma przedstawienia ziół, czyli w formie mapy myśli, jest zupełnie inną formą niż linearny tekst. Tu nie potrzebujemy niczego podkreślać. Tu wszystko widzimy, chłoniemy tą wiedzę poprzez to, że ona jest właśnie w takiej formie edukacyjnej bardzo dobrze. My stosujemy najczęściej w naszym Centrum Ziołolecznictwa preparat, który ma połączenie liścia miłożębu japońskiego i korzenia żeńszenia. Nawet w troszkę wyższych dawkach niż tutaj rekomendowane na początku. Potem jak już pacjent widzi, że jest sytuacja dobra i widzimy, że pacjent się poprawia, możemy tą dawkę redukować. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o chorobach neurodegeneracyjnych, to jest... Są koncepcje, które mówią, że dużo zależy też od środowiska, w jakim przebywamy, czyli czystości tego środowiska. Jedną z przyczyn chorób neurodegeneracyjnych jest zatrucie metalami ciężkimi, zwłaszcza ołowiem, ale nie tylko ołowiem. I co my możemy zrobić w takiej sytuacji? No bo czasami się nie da tego uniknąć. Jest smog, o smogu będzie osobny live, także proszę się przygotować, będę o tym mówił. Natomiast to, jak eliminować metale ciężkie z naszej diety, czy też przy aspiracji poprzez wdychane powietrze, stosujcie Państwo miód, pyłek pszczeli i propolis. Miód, pyłek pszczeli i propolis to są takie substancje, które neutralizują, mają, helatują te metale. I są badania potwierdzające, że potrafi się poziom metali ciężkich, na przykładzie ołowiu, zmniejszyć o 30%. Więc jest naprawdę szansa na to, żeby to uzyskać. To jest też taki, dużo metali ciężkich znajduje się w takich terenach, gdzie są kopalnie miedzi, ołowiu, cynku, czyli mówię o tym pasie. Ojciec Grzegorz nazwał to pasem śmierci. Przecież to jest między Sosnowcem a Krakowem, te kopalnie tam Orkusz, Chrzanów. Ale też tam niestety jest większa ilość w środowisku metali. Ale drugie takie miejsce to Zagłębie Miedziowe, czyli Legnica, Głogów, Polkowice. I tam zresztą badania robione na dzieciach, które miały podwyższony poziom ołowiu, stosowanie miodu pszczelowego, pyłku i propolisu powodowało, że poziom ołowiu się zmniejszał. Więc można to robić naturalnymi metodami. My używamy tutaj preparatów takich właśnie zawierających te składniki i rekomendujemy to w przypadku chorób neurodegeneracyjnych. Zresztą w jednym z badań pokazano nawet, że podawanie ich po udarze mózgu powoduje, że pacjenci szybciej się rehabilitują. No właśnie to jest to badanie, o którym Państwu mówiłem, że pan profesor Stojko bodajże, Artur Stojko, prezentował taką informację swego czasu na konferencji naukowej. Choroby neurodegeneracyjne to także uważa się, że takim drugim neurotoksyczną substancją jest aluminium, czyli glin. Osoby, które mieszkają w okolicach Skawiny, to osoby, które niestety miały narażenie na to aluminium szczególne, ale nie tylko one, mamy też mnóstwo aluminium w środowisku i są badania, tutaj właśnie na dole Państwo widzicie pod tymi slajdami takie odnośniki do badań naukowych, na podstawie których jest ten slajd przygotowany.
I jest takie badanie pokazujące, że jeżeli jest w środowisku, w wodzie dużo krzemu, to wtedy te osoby żyjące w tych środowiskach mają niską zawartość aluminium w organizmie. Można ilość krzemu w organizmie nie tylko czerpać ze źródeł naturalnych, w sensie woda, ale można ją zwiększyć przez stosowanie mieszanki ziołowej. To jest taka mieszanka ziołowa, którą kiedyś zarekomendował nam pan profesor Aleksander Ożarowski, oczywiście w kontekście poprawy gęstości kości w osteoporozie, w złamaniach kostnych. To jest ziele skrzypu, owoc dzikiej róży, ziele pokrzywy zwyczajnej i ziele rdestu ptasiego. Ważne jest to w tym właśnie tutaj tej recepturze, że trzeba tę mieszankę ziołową gotować, nie parzyć, zaparzać i tylko gotować. I tu właśnie wtedy ta ilość krzemu jest dużo większa niż po zaparzeniu. 8 razy większa konkretnie. Kolejna sprawa dietetyczna. Przechodzimy teraz do elementów diety, która mogła być też wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie. To kwasy omega-3, które w chorobach neurodegeneracyjnych, chyba się czwarty raz pomyliłem, w chorobach neurodegeneracyjnych są bardzo korzystne. Ja Państwu rekomenduję małe rybki. Małe rybki, które pływają w morzach. I te małe rybki można sobie stosować. Dlaczego małe rybki, a nie duże, na przykład nie duże ryby typu tam tuńczyk? Dlatego, znaczy, tuńczyk jest bardzo zdrowy, no jadę się tuńczyka, ale mamy tu pewne ryzyko. Duże ryby kumulują w sobie metale ciężkie. Małe rybki nie zdążą tego kumulować, dlatego że są małe. Więc jedzenie małych rybek jest tutaj dużo korzystniejsze, a one mają też te kwasy omega-3, EPA i DHA. Też trzeba pamiętać o naturalnych źródłach, jeszcze takim ciekawym źródłem jest kryl. Kryl też może być właśnie źródłem kwasów omega-3, no jest bardzo małym żyjątkiem i szansa, że wchłoną metale ciężkie jest niewielka. Proszę Państwa, kwas alfa-linolenowy, czyli ALA, w oleju lnianym, rzepakowym, orzechach, warzywach zielonych, no to jest naprawdę źródło znakomitych substancji, które karmią nasz mózg, karmią nasze synapsy. Korzystajcie Państwo z oliwy, korzystajcie z orzechów, orzechy, zwłaszcza orzechy włoskie. Już od lat o tym wiemy, że one działają korzystnie na mózg. A propos diety i mózgu, to jest taka dieta MIND, się nazywa z angielskiego, dla mózgu. To jest połączenie dwóch diet, diety DASH. O diecie DASH mówiłem w kontekście chorób układu krążenia, więc sięgnijcie Państwo do archiwów, czy Facebooka, czy YouTube'a. Tam jest na temat diety DASH w kontekście nadciśnienia, bo to jest dieta, która obniża ciśnienie tętnicze krwi. Oraz dieta śródziemnomorska, połączenie diety śródziemnomorskiej i diety DASH, zwane jest dietą MIND. I ta dieta w skrócie, tutaj tylko Państwu chcę pokazać, zalecane w tej diecie dla mózgu dobre produkty to warzywa, orzechy, owoce jagodowe, rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, ryby, drób, oliwa, wino. Natomiast niezalecane czerwone mięso, margaryna, żółte sery, słodycze, potrawy typu fast food. Zwłaszcza potrawy typu fast food. To jest trucizna dla mózgu, nie stosujcie tego. Tutaj przykład właśnie takiego badania. Badanie wieloletnie. Dokonano badania diety osób, które żyły i zmarły. One zmarły w różnym wieku, między 59 a 97 rokiem życia. I stosowali oni dietę MIND, czy grupa kontrolna stosowała normalną, a ta dieta, ta druga grupa stosowała specjalną tą dietę MIND. Okazało się, proszę Państwa, że badanie, oni się zgodzili, ci ludzie na zbadanie pośmiertne, ci właśnie z dietą MIND, okazało się, że mają mniejszą patologię choroby Alzheimera, mniej beta-amyloidu w mózgu, niż te osoby, które spożywały normalną, tak zwaną zachodnią dietę, czyli dużo fast foodów.
No to jest taki jeden z takich dowodów, które warto o tym pamiętać. To jest świeże badanie, zwróćcie Państwo uwagę, 23 rok, więc to jest świeżutka sprawa. I możecie Państwo, czytając różne publikacje, o tym nie wiedzieć, o tym się nie dowiedzieć, bo to jest ten rok. Więc na pewno mamy tutaj naprawdę bardzo mocne dowody na temat, że dieta ma dobre własności i dobre działanie. Tu przykład, jeszcze jeden taki, który warto pokazać, to jest akurat model zwierzęcy przedstawiony w tym badaniu. Badanie z 19 roku, to trzy badania w ogóle przedstawione, nawet cztery, ale o co chodzi? Chodzi o to, że istotą sprawy, w dużym stopniu, jeżeli chodzi o chorobę Parkinsona na przykład, jest wpływ diety na skład flory jelitowej. Flora jelitowa, czyli te bakterie, grzyby, inne mikroorganizmy żyjące w naszym organizmie, mają istotny wpływ nie tylko na to, czy mamy wzdęcia, czy nie, nie tylko czy mamy zaparcia, czy nie, ale też jak funkcjonuje nasz mózg. Pamiętam, pierwszy raz o tym przeczytałem w artykule pani profesor Iwony Waśko-Czopnik, która jest uznanym ekspertem w gastroenterologii, zwłaszcza w chorobach jelit. Pani profesor właśnie pisała w tym swoim artykule lat temu, dosłownie chyba 5, prezentowano on był na konferencji naukowej w Krośnie te badania i pokazało tam w tych badaniach, jak duże znaczenie ma dieta w chorobach i skład flory jelitowej, również chorobach neurodegeneracyjnych. Tutaj przykład takiej sytuacji w chorobie Parkinsona. Stwierdzono w modelu zwierzęcym, że znaczenie ma taka substancja, która znajduje się w ścianach komórkowych bakterii gram ujemnych. To są substancje z grupy lipopolisacharydów, czyli połączeń lipidowych i cukrowych. I okazuje się, że jeżeli mamy takie bakterie w naszym organizmie, które są na przykład w organizmie osób z chorobą Parkinsona, i te bakterie, ten kał przeszczepiono zwierzętom, które były laboratoryjne, okazało się, proszę Państwa, o dziwo, że u zwierząt pojawiły się zaburzenia ruchowe typowe dla choroby Parkinsona. Czyli były zdrowe, przeszczepiono im kał od ludzi, którzy mają chorobę Parkinsona, i pojawiły się objawy choroby Parkinsona. I dlaczego tak się stało? Dlatego, proszę Państwa, że lipopolisacharyd może prowokować nieszczelność ściany jelita. Ściana jelita jest selektywnie przepuszczalna, ale czasem jest za bardzo przepuszczalna i wtedy do organizmu dostają się toksyny, które prowokują stan zapalny i także w obrębie jelit, czyli w bezpośredniej okolicy, ale także prowokują stan zapalny w obrębie układu nerwowego, centralnego układu nerwowego. Mogą się dostawać drogą krwi. Testów te toksyny naszego mózgu, ale także przez nerw błędny okazuje się. Także mogą one prowokować te choroby neurodegeneracyjne. Tutaj na przykład choroby Parkinsona o tym powiedziano. To jest badanie, to jest taka informacja, która naprawdę, to się wszystko zlepia w jedną całość. I warto o tym wiedzieć. Stąd też tak dużo temu poświęcam czasu, dlatego że osób chorobą Parkinsona jest bardzo dużo. I właśnie być może, że ta dieta, z którą się niestety często karmimy, jest tą przyczyną. Tutaj właśnie kolejny dowód na to, że choroba Parkinsona ma zależność dietetyczną. Podano szczurom lipopolisacharydy otrzewnowo. I okazuje się, że, i tu jest właśnie clou sprawy, że dokonała się w mózgu tych zwierząt laboratoryjnych, a konkretnie w istocie czarnej, której się toczy choroba Parkinsona, zmniejszała się ilość neuronów dopaminergicznych, czyli tych, gdzie mediatorem, neurotransmitterem jest dopamina. Być może to jest dla kogoś z Państwa zbyt skomplikowane, co ja mówię, ale no, trudno mi to powiedzieć w sposób bardziej prosty. Po prostu zwierzęta laboratoryjne, którym podano do otrzewnowo te bakterie, które produkują lipopolisacharyd, czyli lipopolisacharyd wręcz, one wykształciły u siebie
cechy, które prowadzą do choroby Parkinsona. To jest kolejny dowód na to, że może tak być. Mamy też dowód na to, że jak się zmniejszy w diecie ilość bakterii probiotycznych, to to powoduje przeciekające jelito, czyli tą transmisję substancji toksycznych i bakterii do przestrzeni pozajelitowej, a także do mózgu w konsekwencji. I to ma też wpływ na funkcjonowanie mięśni gładki przewodu pokarmowego, na poziom maślanu, który uważa się za taką substancją bardzo prozdrowotną w naszych jelitach. Maślan produkuje błonnik. On wytwarza się z błonnika, który podaje. Znaczy podałem błonnik, to się zwiększa poziom maślan, może tak to powiem. Nie będę wchodził w biochemiczne zakamarki tego procesu. W każdym razie to są kolejne dowody na to, że niezwykle ważnym elementem postępowania jest stosowanie produktów bogatych w błonnik. Tu jest przykład takiego produktu, który my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Produkt symbiotyczny, łączący bakterie probiotyczne i prebiotyki. Prebiotyki to właśnie substancje, którymi bakterie probiotyczne się żywią. Jak dostarczymy łupin nasiennej babki jajowatej, błonnika z nasion owsa, inuliny, to wtedy nam się wyprodukują takie bakterie, jak chcemy. To żyją się nimi te nasi sojusznicy w naszych jelitach, bo jak dostarczymy im fast foody, to się będą żywić te, którym są na przykład firmikutes i te firmikutes niestety, ale nie będą sprzyjać ani naszemu mózgowi, ani naszej masie ciała, bo on stosowanie takich produktów i rozsiew bakterii firmikutes w naszych jelitach powoduje, że po prostu tyjemy. I te najlepiej się sprawdzające bakterie w naszych jelitach, które sprzyjają naszemu mózgowi, ale też naszemu zdrowiu w ogóle ogólnie, to bakterie z grupy Bifidobacterium, Lactobacillus, to są po prostu najczęściej te bakterie z tych grup. Reasumując kwestię tutaj dietetycznej i Parkinsona, choroby Parkinsona, mamy pewność na pewno, że hamuje stan zapalny, że hamuje zaparcia i stabilność, przepuszczalność jelit. To jest pewne, tu nie ma żadnych wątpliwości naukowych. Mamy dowody na to, że hamuje taka dieta choroby Parkinsona, ale pewności zgodnie z medycyną opartą o dowody jeszcze nie mamy. Niemniej jednak są przesłanki ku temu, aby tą dietę stosować. Dlatego lekarze zawsze zalecają tę dietę, bo jest na tyle dużo dowodów, że możemy już przewidzieć, że to się na pewno, że to będzie, ale pewności takiej na bank nie mamy. Proszę Państwa, dieta ma też wpływ na funkcje poznawcze. Tutaj w kontekście choroby Parkinsona, choroby Alzheimera w tej chwili mówię i wiemy na tym, że tutaj to badanie w modelu zwierzęcym było wykonywane, nie na ludziach, akurat to, gdzie okazało się, że nasycone cukry, nasycone tłuszcze, cukry powodują rozrost bakterii Clostridiales i Bacteroidales, natomiast hamują rozwój Bacteroidales, które są pozytywne, prozdrowotne i zwiększają rozwój Clostridiales i te działania sprawiają, że te zwierzęta miały pogorszenie roztoczności poznawczej, po prostu ich mózg funkcjonował gorzej niż mózg tych, które miały dietę właściwą. I proszę Państwa, takie reasumując pewne kwestie związane z dietą i z chorobą Alzheimera. Mamy dowody na to, że dieta bogata w produkty pełnoziarniste, owoce, ryby, witaminy B12, D, wielonasyczne kwasy tłuszczowe wspomaga i powoduje, że mamy niższą akumulację beta-amyloidów w mózgu, czyli choroba Alzheimera się nie rozwija tak intensywnie. Natomiast duże spożycie cukrów rafinowanych, wysoko przetworzonych tłuszczów niestety sprzyja chorobie Alzheimera. I to jest tutaj jakby dowiedzione i to jest rekomendacja, którą można pacjentom mówić. Jeżeli natomiast nie zawsze w diecie występuje wszystko, co potrzeba, dlatego musimy dietę suplementować różnymi substancjami. Już Państwu potem wspominałem o antyoksydantach, ale także pamiętajcie o witaminach z grupy B, zwłaszcza kwas foliowy, witamina B12,
one sprzyjają, hamują rozwój demencji starczej. Także poziom homocysteiny jest ważny, która produkuje miażdżycę, a witaminy z grupy B hamują produkcję homocysteiny w organizmie. Poza witaminą B, także witamina D, witamina E, kwasem omega-3. To wszystko jest coś, co są substancje, które warto suplementować w przypadku osób, które mają problemy z chorobami neurodegeneracyjnymi. Proszę Państwa, poza witaminami z grupy B są jeszcze takie produkty jak urydyna, kwas alfa-liponowy, myło inozytol. One również wpływają zarówno na ośrodkowy układ nerwowy, jak i na obwodowy układ nerwowy. Kwas alfa-liponowy też ma znakomite znaczenie w przypadku neuropatii, zwłaszcza neuropatii cukrzycowej. Ale wszystkie one poprawiają plastyczność mózgu, pamięć, działy neuroprotekcyjne. Są tutaj zalecane zarówno dorosłym, jak i dzieciom. O dzieciach jeszcze będę mówił, zwłaszcza dzieciach, które chorują na specyficzną chorobę, ale o tym zaraz. Tutaj taka receptura, którą my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza właśnie w przypadku chorób zarówno układu nerwowego obwodowego, jak i ośrodkowego. I tutaj widzimy kwas alfa-liponowy, widzimy tutaj też inozytol, urydynę, ale także witaminy z grupy B i selen. Proszę Państwa, momencik, uno momento, bo coś mi tutaj nie chce iść dobrze. Teraz chciałbym jeszcze Państwu pokazać potęgę działania banalnej rzeczy, czyli herbaty, którą właśnie łyka pije. Proszę Państwa, herbata, zielona herbata, no czarna też, ale w mniejszym stopniu, zielona w szczególności, jest źródłem galusanu epigallokatechiny, czyli znanego bardziej pod nazwą EGCG. I to jest substancja, która jest wokół nas. U nas jest zwyczaj picia herbaty, więc nie ma problemu. Możemy się nią dowoli raczyć, można powiedzieć. Działa neuroprotekcyjnie, hamuje odchłanianie beta-amyloidu, to ten, który prowokuje chorobę Alzheimera. Poprawia funkcję mitochondriów. To jest też ważne, będziemy jeszcze o tym, zaraz wspominał jeszcze o tym. Poprawia funkcje poznawcze, przywraca rozwój hipokampa i nowej kory. To miejsca, które im pamiętamy. Działa przeciwzapalnie, antynowotworowo. Ale proszę Państwa, to jest znane i wydaje się być niekontrowersyjne i nikt się temu specjalnie nie dziwi. Ale proszę Państwa, zielona herbata, a konkretnie galusan epigallokatechiny, ma także wpływ na zespół Downa, czyli na chorobę, która wynika z trisomii 21 pary chromosomów, dodatkowy chromosom, który jest odpowiedzialny za tworzenie się cech związanych z chorobą zespołem Downa. Ale mamy różne osoby. Osoby z zespołem Downa mają różny sposób nasilenia tej choroby. Niektóre są bardzo, bardzo łagodne, niektóre bardzo znaczne. Głębokie upośledzenia nawet występuje w zespole Downa. I dlaczego tak jest? Skąd to się bierze? Otóż okazuje się, że ekspresja, czyli ujawnianie się w środowisku tej trisomii może być różne. Może być bardzo nasilone, bardzo takie totalne, ale może też okazać się, że ekspresja tego genu jest bardzo niewielka, bo nasz materiał genetyczny, my na nasz materiał genetyczny mamy wpływ. On jest, ekspresja, czy ujawnianie się zależne od pewnych czynników dietetycznych, emocjonalnych i innych. I to, że my możemy mieć na niego wpływ, bada nauka o nazwie epigenetyka. Okazało się, proszę Państwa, wpierw w modelu zwierzęcym, czyli u myszy, z tą trisomią, którą specjalnie tam wprowadzono, że ekspresja tych genów jest dużo mniejsza. I okazało się, że EGCG działa neuroprotekcyjnie przez hamowanie na miarę ekspresji genu, tutaj na podstawie genu DRK1A, który może być też hamowany resweratrolem, okazuje się. Spowodowało to, że mamy zupełnie nowe możliwości wspomagania osób z zespołem Downa. Możemy, hamując ekspresję tego genu, spowodować
Być może będziemy mogli spowodować, że tak, być może, nie chcę wychodzić przed szereg, że ta ekspresja będzie mniejsza, będzie słabsza i te osoby będą po prostu zdrowsze. Osoby, które mają zespół Downa, ich organizm, ich mózg, ale też cały organizm, a szczególnie mózg starzeje się w mechanizmie choroby Alzheimera. W ten sam sposób odkładnieje się beta amyloidu. I stosowanie EGCG, resweratrolu, kurkuminy może to zahamować. Oczywiście proces badawczy trwa. To nie jest tak, że mamy pewność tego wszystkiego. Niemniej jednak w modelu zwierzęcym, a także w indywidualnych przypadkach, to się zdarzyło. Mi się zdarzył taki przypadek. Osoby z zespołem Downa, z mutyzmem, czyli przestała ta osoba mówić i po zastosowaniu, i to miesiąc brał receptury, które jedna to ta, którą pokazałem Państwu z witaminą B, urydyną, alfa-kwasem alfa-lipienowym, inozytolem oraz z B witaminami, selenem, tam receptura była wyżej. Państwo sobie to cofniecie, jak będziecie chcieli to do tego wrócić. A druga to będzie, którą zaraz Państwu jeszcze pokażę. I był spektakularny efekt, po prostu ta osoba zaczęła mówić. Więc były też inne cechy poprawy jego stanu zdrowia. Możemy wpłynąć, możemy, mamy na to narzędzia, co ważne, narzędzia są naturalne i bezpieczne. Tak więc możemy tym osobom spróbować pomóc. Zobaczymy, co przyniesie nauka. Czy się potwierdzą te badania, które są na razie w modelu zwierzęcym udowodnione? Czy to będzie szło? No zobaczymy. Niemniej jednak możemy, to jest potęga działania ziół. Zioła mogą działać na ekspresję genów. Nie tylko tych, które powodują zespół Downa, ale wszystkich genów. Możemy, używając ziół, spowodować potężny efekt terapeutyczny w mechanizmach, których jeszcze nie znamy. Stąd też w przypadku oceny skuteczności ziół trzeba się kierować nie tylko szkiełkiem i okiem sensu stricto, ale też tradycją stosowania. Jeżeli dana receptura działała w danej tradycji, to trzeba to uszanować, bo widać, ona jest skuteczna. Tradycja jest tak samo ważnym elementem w przypadku ziołolecznictwa. Ja to wielokrotnie powtarzam Państwu, dlatego stosujemy receptury, które już niektóre mają po 30 lat, ale one są strasznie skuteczne. Idźmy dalej. Proszę Państwa, kłącze kurkumy również wpływa bardzo pozytywnie na mózg. Działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, chroni mózg prawdopodobnie przed glinem. Są takie publikacje. Hamuje indukowane glinem agregację beta-amyloidu, więc znowu kolejna sprzyjająca centralnemu układowi nerwowemu substancja. Tu jest ten właśnie ta receptura, gdzie mamy EGCG, korzeń tarczycy bajkalskiej, koracynamonowca, owoc żurawiny, kłącze kurkumy, witamina C, aronia, borówka, imbir, skórki winogron, ekstrakt pieprzu. Taka receptura może mieć korzystny wpływ na problemy związane z zespołem Downa. Możemy suplementować dietę tym osobom. Oczywiście ja zachęcam Państwa do używania tych wszystkich substancji w normalnej diecie również. To wszystko przecież jest dostępne. To są wszystko przyprawy, to są napary, które można sobie stosować. Ale też pamiętajcie, że można używać tych substancji jako suplementację diety. One mają pozytywne efekty w chorobach neurodegeneracyjnych, u pacjentów z koncentracją, z pamięcią, w przypadku chorób nowotworowych również, bo to są wszystko działania antyoksydacyjne. To tu również może być działanie pozytywne. I choroba układu krążenia, która też stres oksydacyjny jest bardzo ważnym elementem. Mówiąc o tym procesie, o tych chorobach neurodegeneracyjnych, też ważne wspomnieć o energetyce organizmu. Mitochondria to takie organele komórkowe, które są, proszę Państwa, zarządzają energią w naszym organizmie, ale są bardzo wrażliwe na stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny w przypadku mitochondriów może spowodować, że gorzej działają. Zatem często zalecamy w przypadku do uzdrowienia mitochondriów różne substancje naturalne. I tutaj mamy przedstawione te substancje. Część z nich już Państwu, o nich Państwu mówiłem, że one mają dowiedzione działanie pozytywne. Być może właśnie w mechanizmie stymulacji pracy mitochondriów, czyli kwasy omega-3, antyoksydanty typu witamina A, C, E, resweratrol z kurek winogron, polifenole, na przykład kwercetyna, ale także inne polifenole, czyli te, które są w naturalnych roślinach. Wysiłek fizyczny wpływa również na mnożenie mitochondriów. Koenzym Q10, o którym jeszcze nie wspominałem dzisiaj Państwu. Proszę Państwa, więc można naprawdę też naturalnymi produktami wspierać się w tej kwestii. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, szczególnie stwardnienia rozsianego,
Mamy bardzo często do czynienia z depresją. Ci pacjenci wpadają w depresję i to jest też jakby jeszcze pogłębia się ich niesprawność. W chorobie Parkinsona też często jest depresja. Tu macie Państwo takie cechy, które towarzyszą ludziom z depresją. Nie będę się na tym zagłębiał, bo mówiłem już o depresji osobno bodajże. Co w depresji jest skuteczne? No przede wszystkim źle dziurawca. I warto się do niego odwoływać, jeżeli nie stosujemy jakichś innych leków, bo on ma niestety duże interakcje z lekami źledziurawca, to zachęcam Państwa do źledziurawca. Ma ono działanie antydepresyjne, ale też wspomaga funkcję mózgu w innych aspektach. Kiedy trzeba uważać z dziurawcem? No, przede wszystkim nie opalać się. Czy też jak idziemy się opalać, to odstawić ten dziurawiec na w tym dniu go nie stosować, żeby się wypłukał z organizmu. Ale pamiętajcie Państwo, że jeżeli pacjent przyjmuje jakieś leki, to jeżeli chcecie mu zastosować dziurawiec, to warto się skonsultować z lekarzem, czy można to zrobić, dlatego że on może wchodzić w interakcję z różnymi lekami, zwłaszcza tutaj ostrzegam przed takimi osoby, które stosują już cyklosporynę, taki środek stosowany po przeszczepach narządów, też jak to stosuje przeciwkrzepliwe środki, to warfaryna też wchodzi w interakcję, ale też z innymi lekami. Nie będę tego tematu rozwijał, to już było kiedyś tam Państwu mówione. Sam dziurawiec generalnie dał i rzadko bardzo powikłania, niepożądane działania, ma rzadkie leki syntetyczne, antydepresyjne. Dość częste pacjenci nie chcą ich stosować, w związku z tego, że czasami się czują początkowo źle po nich. No, wszystko jest do decyzji tutaj lekarskiej, więc nie wchodzę tutaj w szczegóły chodzi, bo depresja to jest poważna, poważna sprawa i niestety często, no nie że często, ale czasami kończy się śmiercią, samobójczą śmiercią. Też chciałbym wspomnieć o układzie tutaj endokannabinoidowym, czyli tym, na który wpływają produkty z konopi. Układ endokannabinoidowy jest bardzo szerokospektralne działanie ma. Stymulacja tego układu jest bardzo korzystna w wielu schorzeniach. Ja tutaj sugeruję Państwu zwrócić uwagę na środek, czyli tutaj neuroprotekcja. Neuroprotekcji jest on bardzo, bardzo tutaj właśnie dobry. Stymulacja działa też przeciwzapalnie. Ten układ, jeżeli go zastymulujemy, hamuje stres, co jest ważne w tych schorzeniach. I teraz, proszę Państwa, w przypadku tego układu endokannabinoidowego, tych kannabinoidów, trzeba wiedzieć, że są generalnie dwie grupy. Jedna to jest CBD i też inne kannabinoidy. Natomiast tutaj mamy substancje aktywne, psychoaktywne i substancje niepsychoaktywne. To psychoaktywna substancja, o której często się mówi, która występuje w tym marihuanie, to jest właśnie THC. Delta 8 delta tetrahydroksy kanabidinol. No i to jest rzeczywiście substancja psychoaktywna, ona może podać euforię. W przypadku choroby Parkinsona, w przypadku innych chorób neurodegeneracyjnych, pląsawicy, w SM-ie, są przypadki bardzo dobrego działania tych produktów. Są też sytuacje, gdzie w ogóle nie działają. Niemniej jednak tutaj możemy sami zastosować sobie CBD, dlatego że on nie jest produktem na receptę, to nie jest substancja, która ma działanie takie właśnie psychoaktywne i po prostu to możemy stosować sami, natomiast nie możemy stosować THC, dlatego że to jest psychoaktywna substancja. CBD, jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, to działa przeciwlękowo, antydepresyjnie. To jest tutaj istotne, hamuje też drgawki, co się zdarza w tych chorobach. Natomiast działanie przeciwspastyczne wykazuje THC, na przykład w spastyce, w różnych schorzeniach właśnie centralnego układu nerwowego to się zdarza, szczególnie w SM-ie. Natomiast to są substancje zupełnie inne, w sensie działania na psychotropowego.
I tutaj kończąc, już chciałem Państwu przedstawić to, co najczęściej, jakie najczęściej receptury używamy w naszym Centrum Ziolnictwa Ojca Grzegorza w przypadku chorób neurodegeneracyjnych. Pierwsza z nich to właśnie preparaty na bazie liście zielonej herbaty. To już mówiłem o tym preparacie. Korzeń tarczycy bajkalskiej, cynamonowy jest drugi taki składnik, to ten preparat, gdzie jest kwas alfa-liponowy, urodynna, inozytol oraz witamina z grupy B oraz selen. I to też jest takie połączenie, jest najczęściej u nas rekomendowane, tych dwóch preparatów, tych dwóch receptur. Natomiast jeżeli chodzi o takie preparaty, też takie receptury poprawiające ukrwienie mózgu, no to liść miożębu japońskiego z korzeniem ženšenia, no i także ten produkt, który ma bogatą zawartość resweratrolu, taką właśnie naturalną ze skórek winogron, albo też wino, to też tutaj jest do rozważenia. Powtarzam, że są wina również bezalkoholowe, które mają w swoim składzie resweratrol również. Proszę Państwa, to troszkę długi dzisiejszy, przydługo, ale no, temat był taki bardzo szeroki. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zakupu Państwa, do Państwa do zakupu książek, dwie książki, z których można się nauczyć ziołolecznictwa i poprawić stan swojego zdrowia. Tak więc, proszę, zachęcam Państwa. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytania. Tutaj się, że tak powiem, nie pokazuje mi nic na tej moim telefonie, no ale to chyba już tradycyjnie się nie potrafię znaleźć. Będę musiał czytać z tego, co mamy tutaj. Dobra. Proszę Państwa, jak pytania przyszły, no to będziemy odpowiadać. Proszę Państwa, na razie wszystko. Witam wszystkich. Witam oczywiście. Jakie Pan ma zdanie na temat młodego jęczmienia? Przyznam się, że nie stosowałem tego produktu, nie mam osobistych doświadczeń, więc nie potrafię powiedzieć. No, opinie ma dobrą, ale faktycznie jak działa, no jest raczej produktem naturalnym, ale nie potrafię szczerze się do tego odnieść. Teraz tak. Neuralgie międzyżebrowe, proszę Państwa, to tutaj bym Państwu zarekomendował tą recepturę, kwas alfa-liponowo-urodynna, inozytol, witaminy z grupy B. Natomiast neuralgie międzyżebrowe to też często mają przyczynę kręgosłupową i my stosujemy tutaj też zabiegi terapii manualnej. Stosujemy też preparaty zewnętrzne, które się stosuje w neuralgiach i one tutaj się po prostu bardzo sprawdzają. Więc po prostu tutaj Państwu sugeruję tego typu działanie. Zobaczmy, co nam mamy dalej tutaj w tych tutaj pytaniach. Sekundkę. Już zespół TICA. Proszę Państwa, więc to jest taka neuralgia nerwów przemostkowych. I tutaj też bardzo podobne leczenie, czyli właśnie ta receptura, o której do Państwa, którą Państwo widzicie na ekranie, na żółtym kolorze, oraz preparaty oraz zabiegi terapii manualnej, one również się tu mogą sprawdzić. Tutaj są pewne takie, bardzo często w tym miejscu są bóle związane z zaburzeniem obręczy barkowej. Przymostkowo jest przyczep mięśnia piersiowego większego. I często w tym miejscu, na skutek właśnie zaburzeń kręgosłupa piersiowego, może być promieniowanie bólu właśnie w tą okolicę, z tyłu do przodu. I zastosowanie technik manualnej terapii bardzo dobre efekty często przynosi, więc tutaj raczej trzeba w tą stronę iść. Preparaty ziołowe pomocniczo, ten z witaminą B i dodatkami, oraz zewnętrznie preparaty do wcierania przeciwzapalne, przeciwbólowe. Mamy takie dwie receptury, które stosujemy w naszym centrum. Teraz tak, idziemy jeszcze dalej, bo tam były pytania. Stwardnienie boczne zanikowe. No to jest temat,
który jest bardzo trudny. To jest bardzo ciężka choroba. Być może, że w tej chwili są jakieś próby leczenia biologicznego tej kwestii. Pacjenci, którzy do nas trafiają, my ich oczywiście nie zostawiamy i staramy się im pomóc również z użyciem różnych prób. To jest bardzo szeroki spektrum działania. Oczywiście staramy się pomóc, ale to jest już indywidualna terapia. Tu nie można powiedzieć, niech pan stosuje to czy tamto, na zasadzie takiej relacji przed kamerą komputera, tylko to trzeba już indywidualnie, bo to w zależności od fazy tej choroby stosuje się inne rzeczy. Bo na przykład jak ktoś ma fazę bardzo ciężką, gdzie na przykład już niewydolność oddechowa i wymaga na przykład oddechu wspomaganego, to jest coś innego. Tu trzeba indywidualnie podchodzić do tematu. Jest szansa, być może, że uda nam się, udaje nam, bo są pacjenci, którzy się pojawiają z tym schorzeniem i dajemy co tylko można, żeby wspomóc tą chorobę, wspomóc tego pacjenta i zahamować proces chorobowy. Czy nam się udaje? Nie mamy badań takich, które można było przedstawić, prawda, zgodnych z evidence-based medicine, ale wiemy mniej więcej, w którą stronę iść z tą chorobą. Niemniej jednak to wymaga indywidualnego kontaktu i poprowadzenia, bo tego się nie da powiedzieć tak jak na przykład neuralgii międzyżebrowe, no nie chcę sobie, bo to jest prosta sprawa, to nie jest prosta sprawa. Idźmy dalej. Niski poziom leukocytów. No, niski poziom leukocytów może być z różnego powodu. Często jest niestety z powodu przedawkowania leków przeciwzapalnych. Na poziom części morfotycznych krwi wpływają dwie substancje, które mi przychodzą do głowy. Ja najczęściej stosuję olej z czarnuszki siewnej. My mamy takie w kapsułkach, używamy, z który tam ma zawartość oleju eterycznego odpowiedni. Oraz dajemy też pyłek szczeli. To są te dwie substancje, które mogą mieć dobre efekty i mogą poprawić obraz krwi. Nie tylko białych, ale też czerwonych ciał krwi. Stosowałem kiedyś miłożąb przez kilka miesięcy nalewkę. Po pewnym czasie zaczęły się krwawienia z nosa. Ustąpiły, gdy odstawiłem. Problem leżał w dawce, czy w rodzaju specyfiku. W dawce. Prawdopodobnie w dawce, bo jeżeli to była nalewka z miłożębu, skład zrobiona osobiście, no myślę, że ta ilość była za duża. To jest substancja, która zmniejsza krzepliwość krwi, w sensie zmniejsza agregację krwinek. Działa podobnie jak aspiryna w tym sensie, o tak można to powiedzieć. I rzeczywiście taka substancja tak się może zdarzyć. Dlatego też należy tutaj stosować miłożąb. Jeżeli mamy miłożąb, to ten i ktoś ma na przykład inne leki, stosuje przeciwzapalne, bądź też leki typu kwas acetylsalicylowy, to trzeba to wszystko uwzględnić w tej rekomendacji. Tu chodziło w tym przypadku o dawkę, najprawdopodobniej. Dobrze, i teraz idziemy dalej. Czy jak pijemy oleje, to jeszcze trzeba brać kwasy omega 3? No zależy, jakie oleje pan czy pani pije, bo olej na przykład z lniany, nawet rzepakowy, on ma kwas omega 3, tylko one muszą ulec przemianie w te EPA i DHA w wątrobie. Jeżeli jak pan ma zdrową wątrobę, to w zasadzie taka przemiana następuje. No trzeba wtedy większe ilości tego brać, bo tam on się przemienia w kilkunastu procentach bodajże, ta przemiana przechodzi. Także jeżeli pani normalnie w diecie używa dużej dawki olei, takich rzepakowy i lniany z lnu, nasion lnu, to może się okazać, że nie ma potrzeby takowych właśnie dodatkowych kwasów omega 3. Chodzi o dawkę. Trzeba by było tutaj sprawdzić po prostu dawkę. Zwykle daje się 2 do 3 gramy kwasu omega 3 na dobę. Kiedy dostałem blokadę na bark, to dostałem mini udaru. Odstawiłem jakiś szprycer, potem leki. Momencik, może nie będę wszystko czytał. Dobrze, czyli rozumiem, że chodzi o to, że pani ma jakieś problemy z barkiem, pani Monika.
No problemy z barkiem. Droga Pani, no z barkiem jest różnie. Czasami jest bardzo ciężki do leczenia, ale najczęściej łatwy i dolegliwości wrogo barku najczęściej są wywoływane przez zaburzenie w obrębie kręgosłupa szyjnego bądź piersiowego i to najczęściej się leczy bardzo łatwo, ale zdarzają się przypadki niezwykle oporne. Tak też się zdarza. Niemniej jednak w większości przypadków po pierwszym zabiegu terapii manualnej pacjent czuje się zdecydowanie lepiej i zakres ruchomości barku wraca. Także no tak mogę się tutaj tylko odnieść. Podaczka u dzieci i u dorosłych, co w temacie. Proszę Pana, od lat wiemy, że u bardzo dużej części osób, które mają padaczkę, dieta ketogeniczna jest dietą dobrą. O tym już pisał Atkins dawno temu i rzeczywiście w wielu przypadkach to się sprawdza, więc ja rekomenduję tą jedną rzecz. Druga sprawa, można też rozważać pochodne z konopi, ale tu już oczywiście pod kontrolą lekarza. Zresztą wszystko powinno się pod kontrolą lekarza zdarzyć. Proszę Państwa, to było tyle z tych pytań. Więcej nie mam, nie widzę, chyba że czegoś nie widzę, ale chyba wszystko widzę. I dlatego dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, możecie Państwo wysyłać je drogą komentarzy na Facebooku czy też na YouTubie, bo ta prezentacja się też znajdzie na YouTubie. Bardzo mi było miło i życzę Państwu zdrowia.